Był konflikt między katolikami a prawosławnymi o to, kto ma mieć klucze do Bazyliki Grobu Pańskiego. Ostatecznie klucze wzięli muzułmanie. Przed edyktem mediolańskim chrześcijaństwo było religią prześladowaną, ponieważ chrześcijanie nie oddawali czci cesarzowi, bo przykazanie pierwsze zabrania nam oddawanie czci komukolwiek innemu niż Panu Bogu, który jest jeden. Chrześcijanie odbili Jerozolimę z rąk muzułmanów i odbudowali Bazylikę Grobu Pańskiego. Krew Chrystusa zalała tę skałę. Golgota była nazywana miejscem czaszki, dlatego że jest to miejsce, w którym był pochowany Adam, od którego przyszedł grzech pierworodny. Wchodzimy do miejsca, w którym stał krzyż, czyli na Golgotę. W ten sposób nie tylko symboliczny, ale też dosłowny, krew Chrystusa zmyła grzech Adama. Idąc tam o odpowiedniej godzinie, możemy zapoznać się z tradycją liturgiczną wszystkich rytów tradycyjnych. Można przyłożyć do niej ucho. Jeżeli jest się dobrym chrześcijaninem, to usłyszy się obelgi, jakie strażnicy rzymscy kierowali do Chrystusa w trakcie jego biczowania. To muzułmanie trzymają klucze do najważniejszej świątyni chrześcijańskiej na świecie, nie chrześcijanie. To jest najważniejsze miejsce, do jakiego możemy wejść. To jest miejsce, dzięki któremu my możemy pójść do nieba. Cześć, witam Was na kanale Okiem Tradycjonalisty. Ja mam na imię Ludwik. I dzisiaj opowiem Wam troszeczkę ciekawostek z Ziemi Świętej. To jest taka moja seria, którą chciałem rozpocząć. Jeżeli Wam się spodoba, to będę ją kontynuował. Jeżeli Wam się nie spodoba, dajcie znać po prostu w komentarzu, tak? Czy chcecie, żeby była kontynuowana, czy nie. Bo nie nagrywam jednak te filmy dla Was, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo jednak Ziemia Święta to jest najważniejsza rzecz dla naszej wiary. Także myślę, że zainteresowanie tematem powinno być tutaj duże wśród tradycyjnych katolików zwłaszcza. Zanim przejdę do tematu, zachęcam Was do zasubskrybowania naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś lub nie zrobiłaś. Możesz zostawić też łapkę w górę pod tym filmikiem, jeżeli Ci się spodoba, i kliknąć dzwoneczek, wtedy będziesz na bieżąco z kolejnymi filmami. Jeżeli doceniasz naszą pracę, zachęcam Cię też do wspierania finansowo naszej działalności. Masz link teraz tutaj do, czy w tym rogu, czy w tym, nie pamiętam. Ale w każdym razie w jednym z rogów masz teraz link do naszego Patronite'a, gdzie możesz wesprzeć naszą działalność. Osiągnęliśmy pierwszy cel na Patronite, którym było 500 zł, dlatego jak widzicie na naszym kanale pojawiają się już katolickie podsumowania tygodnia. Najwyższym celem na naszym Patronite jest cel 4000 zł, troszeczkę nam jeszcze tego brakuje, ale wierzymy, że się uda ten cel osiągnąć. Jeżeli uda się go osiągnąć, zaczniemy jeździć po świecie, zaczniemy od Ziemi Świętej właśnie. Dlatego fajnie byłoby zrealizować taki reportaż o Ziemi Świętej na YouTubie polskim, chyba pierwszy katolicki, i fajnie by było, jakby taki pierwszy reportaż był zrobiony przez katolików tradycji, dlatego że jeżeli będzie zrobiony przez katolików tradycji, to wszystkie osoby, które będą szukały informacji o pielgrzymowaniu do Ziemi Świętej, znajdą nasz film i dowiedzą się tam tradycyjnych treści, a nie modernistycznych. Także myślę, że to jest plus i fajnie by było, jakby nam się to udało zrobić. Także zachęcam do wspierania nas na Patronite w tym celu. I możecie też zajrzeć na nasze Instagramy, które się teraz w rogach wyświetlają. Dobrze. I pierwszy temat, jaki sobie wybrałem, ja będę mówił to wszystko z pamięci, tak jak to pamiętam z wyjazdu, żebyście zrozumieli, jak to wygląda. Pierwszy temat, jaki sobie dzisiaj wybrałem, to jest Bazylika Grobu Pańskiego. To jest tak naprawdę najważniejsza rzecz, najważniejsze miejsce, dla którego się jedzie do Ziemi Świętej. Bazylika Grobu Pańskiego to jest bardzo piękne miejsce i to zostawiło na mnie największe wrażenie z tego całego mojego jednego wyjazdu, tak naprawdę jednej pielgrzymki do Ziemi Świętej, którą na razie odbyłem. Tutaj na starcie, jeszcze zanim przejdę do samej bazyliki, to powiem Wam jedną rzecz. Ziemia Święta w Kościele katolickim stanowi pierwsze i najważniejsze miejsce pielgrzymowania. Rzym jest dopiero na drugim miejscu i na trzecim mamy Santiago de Compostela. Tak? Natomiast wydaje mi się, że w naszych kręgach generalnie Kościoła katolickiego, ale w tradycji, ja mówię tu o tradycji głównie, tradycji katolickiej, Ziemia Święta wydaje się zapomniana, jak chodzi o miejsce pielgrzymowania. Ja chcę, też moją taką misją jest to, żeby przywrócić pamięć o tym miejscu, bo jest to jednak najważniejsze miejsce naszej wiary. To jest miejsce, w którym Pan Jezus żył, w którym umarł na krzyżu, w którym zmartwychwstał, w którym żyła Matka Boża, Święty Józef, Święty Jan Chrzciciel i bardzo wiele postaci biblijnych, w których działali apostołowie na początku, tak i tak dalej. Więc to jest najważniejsze miejsce naszej wiary tak naprawdę, a mam wrażenie, że znacznie więcej osób pielgrzymuje do Włoch, do Rzymu,
niż do Ziemi Świętej. Także tutaj naszą misją jest też to, żeby przywrócić tę pamięć o tym najważniejszym miejscu pielgrzymowania dla naszego Kościoła. I teraz tak, jeżeli chodzi o Bazylikę Grobu Pańskiego, bo dzisiaj o niej mowa, to budynek jest dość stary, w sensie bazylika sama została utworzona tam już w IV wieku. Zdaje się, że nie pamiętam z głowy, ale wydaje mi się, że za czasów Konstantyna, bo to cesarzowa Helena, czyli matka Konstantyna, wyruszyła do Ziemi Świętej, żeby poszukiwać relikwii od Pana Jezusa pochodzących, bo ona się nawróciła na katolicyzm najpierw, przyjęła chrzest i znamy ją jako świętą Helenę, tak, dzisiaj. Natomiast ona odnalazła właśnie relikwię Krzyża Świętego i stąd mamy święto podniesienia krzyża. I znalazło bardzo wiele innych relikwii, które były oczywiście nieznalezione sobie od tak po tylu latach, tylko były przechowywane przez miejscowych chrześcijan oczywiście od początku. I oni żyli jakby w dobie prześladowań przed edyktem mediolańskim, czyli przed padawaniem cesarza Konstantyna. Chrześcijaństwo było religią prześladowaną, ponieważ chrześcijanie nie oddawali czci cesarzowi, bo nie mogli, bo przykazanie pierwsze zabrania nam oddawanie czci komukolwiek innemu niż Panu Bogu, który jest jeden. Więc chrześcijanie byli prześladowani i przed zalegalizowaniem chrześcijaństwa przez Konstantyna, cesarza Konstantyna, chrześcijanie musieli ukrywać te relikwie. Natomiast jeżeli w momencie, kiedy chrześcijaństwo zostało zalegalizowane, to matka cesarza Konstantyna, Helena, te relikwie odnalazła. I w tym czasie mniej więcej została powołana Bazylika Grobu Pańskiego. Oczywiście ona została później zburzona. Została zburzona przez muzułmanów. W czasach, kiedy muzułmanie zajęli Ziemię Świętą i dopiero została odbudowana w XI wieku. Na przełomie XI i XII wieku. Dlaczego? Dlatego, że wtedy miały miejsce wyprawy krzyżowe. Chrześcijanie odbili Jerozolimę z rąk muzułmanów i odbudowali Bazylikę Grobu Pańskiego. I te mury, które są tam dzisiaj, pochodzą właśnie z tego okresu, czyli z XI wieku. Także jest to bardzo stara budowla i mamy tam mozaiki na przykład z XI wieku i z czasów templariuszy, czyli z czasów wypraw krzyżowych, zrobione na ścianie. Tak? Teraz wam pokażę zdjęcie na ekranie, jak te mozaiki wyglądają. Tam jest taki słynny ołtarz i to jest ołtarz w miejscu, w którym Pan Jezus został przybity do krzyża. I oczywiście cofnijmy się troszeczkę wcześniej teraz. Co zrobić, żeby w ogóle wejść do Bazyliki Grobu Pańskiego? Najbardziej tradycyjną drogą do Bazyliki Grobu Pańskiego jest przejście drogi krzyżowej. Czyli przechodzimy całą drogę krzyżową, tak jak Pan Jezus ją szedł. Po drodze mijamy wszystkie stacje drogi krzyżowej, bo nie wiem, czy wiecie, ale nabożeństwo drogi krzyżowej wzięło się właśnie z Jerozolimy, stąd, że te stacje, które my znamy jako stacje drogi krzyżowej, one zostały udokumentowane przez miejscowych chrześcijan, gdzie wszystko miało miejsce. I te stacje do dzisiaj wiadomo, gdzie co się zdarzyło. Gdzie Pan Jezus przewrócił się pod ciężarem krzyża, gdzie Święta Weronika podała chustę i tak dalej. Nie będę tu wymieniał oczywiście wszystkich stacji, gdzie został przybity do krzyża, gdzie stał krzyż, wszystko to wiemy. Właśnie stąd, że chrześcijanie w Ziemi Świętej pielęgnowali te tradycje i te miejsca były przez nich oznaczone, tak? My do dzisiaj wiemy dokładnie, gdzie to szło. I co ciekawe, droga krzyżowa nie idzie poza miastem, tylko ona idzie w centrum miasta. Pan Jezus szedł z krzyżem przez miasto, przez bardzo ruchliwe ulice. I to takie egzekucje były na porządku dziennym, dlatego to nie było coś nadzwyczajnego, gdzie ludzie się patrzyli na to, jakby to nie wiadomo, co się działo, tylko codziennie jakieś skazańcy chodzili z krzyżem. Tak naprawdę ta przeprawa Pana Jezusa wyglądała tak jak przeciskanie się bardzo ruchliwą ulicą w tłumie z krzyżem na plecach i wkoło żołnierze rzymscy rozganiający tłum, żeby skazaniec mógł przejść. Tak? To mniej więcej tak to wyglądało. Także często wyobrażamy sobie drogę krzyżową jako idącą gdzieś na pustkowia do góry poza miastem, a tymczasem było to w środku miasta. Większość trasy wiodła przez targowisko, tak? Na które było bardzo ruchliwie. Także idziemy tradycyjnie drogą krzyżową do Bazyliki Grobu Pańskiego i krzyżowcy zbudowali wejście w ten sposób, żeby przejść kolejne stacje drogi krzyżowej po kolei. Czyli miejsce obnażenia Pana Jezusa jest najpierw, później miejsce przybicia do grobu. Wchodząc do przedsionka mamy miejsce obnażenia Pana Jezusa z szat. Wchodząc do świątyni już do wewnątrz mamy miejsce, w którym Pan Jezus został przybity do krzyża i wchodząc do kolejny krok dalej, mamy miejsce, w którym stał krzyż dokładnie. To jest pierwsze rzeczy, jakie zobaczymy w Bazylice Grobu Pańskiego, jeżeli wejdziemy tak, jak krzyżowcy planowali, żeby wierni tam wchodzili, tak? Czyli idziemy po kolei zgodnie z tą historią. I dlaczego to się nazywa Bazylika Grobu Pańskiego, skoro jest tam krzyż? Wiemy z Pisma Świętego, że
grób pański wcale nie był daleko od krzyża. Był to grób Józefa z Arymatei, który był w odległości tak naprawdę około 100, teraz pamiętam, 100 metrów, 150 metrów od miejsca, w którym Pan Jezus został ukrzyżowany. Dlatego, co ciekawe, ta świątynia nie jest klasyczną świątynią, tak jak my rozumiemy, gdzie jest centralnie ołtarz i mamy nawy, jakby miejsca dla wiernych i wszyscy są zwróceni w jedną stronę. Ta świątynia to jest olbrzymi kompleks bardzo wielu kaplic, które mają swoje ołtarze. I dlatego to wygląda tak dziwnie. Natomiast jest to bardzo ciekawa świątynia, którą warto zobaczyć. Koniecznie trzeba ją zobaczyć, jeżeli się jest katolikiem. I to jest coś, co ciekawe, świątynia, w której wszystkie kościoły, zarówno katolickie, jak i kościoły schizmatyckie, ale zachowujące tradycję liturgiczną starożytną, mają swoje kaplice. Czyli możemy zobaczyć, jak wyglądają wszystkie tradycyjne ryty chrześcijańskie. Wschodnie. I oczywiście zachodnie też. Natomiast kwestia jest taka, że żebyście mieli to w pamięci, to nie jest typowy kościół, gdzie tylko wchodzimy i widzimy ołtarz. To jest wielki kompleks, tak jakbyście sobie wyobrazili, ja to użyję porównania, oczywiście to nie chodzi o to, że to jest tym, ale użyję takiego porównania. Tak jak mamy centrum handlowe, nie jest jednym sklepem, tak samo ta Bazylika Grobu Pańskiego nie jest jedną kaplicą, czy jednym miejscem kultu, tylko jest miejscem, w którym wchodzimy po korytarzach i po boku, na górze, wyżej, niżej mamy różne kaplice, różnych miejsc historycznie udokumentowanych związanych z Panem Jezusem. Najważniejsze te miejsca już Wam powiedziałem, pierwsze trzy. Oczywiście są dalej ważniejsze jeszcze, ale te pierwsze trzy, czyli miejsce obnażenia z szat jest od razu przy wejściu. Miejsce, w którym Pan Jezus został przybity do krzyża, jest następne. I to miejsce należy do kościoła katolickiego, do łacinników. Czyli jest tak naprawdę tam nasz ołtarz i to jest ten ołtarz, o którym Wam mówiłem wcześniej, który pokazywałem, pokazuję jeszcze raz. Ołtarz z mozaiką z czasów wypraw krzyżowych i to jest mozaika, ołtarz, przy którym też biskup Szyn odprawiał mszę świętą. Jest takie znane zdjęcie z tego miejsca, to Wam też może pokażę na ekranie teraz. I idąc dalej, wchodzimy do miejsca, w którym stał krzyż, czyli na Golgotę. Golgota to jest miejsce, które mają aktualnie prawosławni rytu bizantyjskiego, oczywiście. Grecy prawosławni. I jest ono typowo w stylu prawosławnym. W stylu bizantyjskim. Możecie sobie zobaczyć teraz, pokazuję Wam zdjęcie, jak ołtarz krzyża wygląda. Tam mamy krzyż, wizerunek krzyża. On schodzi pod ołtarz i pod ołtarzem mamy dokładne miejsce, w którym stał krzyż Pana Jezusa, które możemy nawet dotknąć dłonią, bo jest tam taki pierścień, przez który możemy włożyć rękę, dotknąć miejsce, w którym stał faktyczny krzyż, gdzie krew Pana Jezusa oczyściła ziemię. I to jest fantastyczne, w ogóle fantastycznie pomyślane. I to jest bardzo ważne miejsce, któremu warto się pokłonić i robi ogromne wrażenie na człowieku, jeżeli tam wejdzie. Idąc dalej, schodzimy sobie schodami w dół, bo ta Golgota została obudowana tak, że ona jest jakby wewnątrz muru świątyni. Schodzimy sobie w dół schodkami i możemy wejść pod to miejsce, gdzie jest ołtarz krzyża i zobaczyć sobie pękniętą Golgotę. Widać tam faktycznie, że skała jest pęknięta w pół, tak jak jest opisane w Piśmie Świętym. Jest dodatkowo złączona taką klamrą, co możecie być może teraz zobaczyć na zdjęciu, jeżeli mam zdjęcie z tego miejsca. Jest to dokładnie zgodnie z opisem z Pisma Świętego. Skała pękła w pół, krew Chrystusa zalała tę skałę, wewnątrz której znajdował się grób Adama. Nie wiem, czy wiecie, ale Golgota była nazywana miejscem czaszki, dlatego że jest to miejsce, w którym był pochowany Adam, czyli praojciec całej ludzkości, od którego przyszedł grzech pierworodny. I w ten sposób, nie tylko symboliczny, ale też dosłowny, krew Chrystusa zmyła grzech Adama, też w sposób dosłowny, czyli krew Chrystusa spłynęła do grobu Adama. Tak? Nie wiem, czy o tym wiedzieliście, taka ciekawostka. I tam możemy widzieć to miejsce, w którym została Golgota została pęknięta, tak, na pół. Z dalszych ciekawych miejsc, idąc korytarzami, zobaczymy bardzo wiele ciekawych miejsc. Kolejną chronologiczną rzeczą, jaką zobaczymy, jest kamień namaszczenia, na którym to ciało Chrystusa zostało namaszczone po śmierci, przed pochowaniem. I oczywiście ten kamień, który tam stoi, to nie jest autentyczny kamień, autentyczny kamień jest pod nim, ale ten kamień jakby się styka z tym prawdziwym kamieniem, więc jest traktowany dalej jako relikwia. Można do niego przykładać różne rzeczy, żeby je uświęcić. Nie jest to poświęcenie, ale uświęcenie tych rzeczy. Tak samo jest do miejsca, w którym stał krzyż. Też możemy tam włożyć
nie wiem, sobie obrazek jakiś czy coś takiego, uświęcić je od miejsca, w którym krew Pana Jezusa spłynęła. I idąc dalej, z ciekawych rzeczy, już tu nie będę wymieniał chronologicznie, bo tak dokładnie też tego nie pamiętam, ale co jeszcze możemy zobaczyć? Możemy zobaczyć cysternę świętej Heleny. To jest miejsce, w którym cesarzowa Helena odnalazła krzyż, w którym był przechowywany przez miejscowych chrześcijan wewnątrz cysterny. Idąc dalej, mamy kolumnę biczowania. I, co ciekawe, z tą kolumną biczowania jest związana pewna legenda. Można przyłożyć do niej ucho do ołtarza, wewnątrz którego ona jest. Tak przynajmniej twierdzą prawosławni, jeżeli jest się dobrym chrześcijaninem, to usłyszy się obelgi, jakie strażnicy rzymscy kierowali do Chrystusa w trakcie jego biczowania, tak, na tej kolumnie. I jeżeli mam być szczery, nie wiem, czy to było jakieś echa czy coś, ja słyszałem odgłosy stłumione, jak chwilę się przysłuchałem temu ołtarzowi. Nie traktujcie tego jako cudu objawionego, natomiast ja uważam, że słyszałem coś. Nie powiem, nie wiem co, bo nie było to w żadnym zrozumiałym dla mnie języku. Natomiast ani moja rodzina tego nie słyszała, tak? Idąc dalej, przejdźmy może do najważniejszego miejsca, bo też nie będę opowiadał wam wszystkich miejsc. Natomiast idąc po tej świątyni, też tak powiem ogólnie, spotykamy kaplice różnych kościołów chrześcijańskich, niekatolickich, które jednak zachowują tradycję liturgiczną starożytną, tak? Więc będziemy mogli zobaczyć tam kaplicę ormiańską, kaplicę syryjską, kaplicę etiopską, kaplicę bizantyjską, kaplicę łacińską. Tak, z tego co pamiętam, to na pewno te wszystkie. I jeżeli pójdziemy tam o odpowiedniej porze, polecam wam pójść koło 15 godziny, o tej godzinie rozpoczynają się nabożeństwa. One są zrobione tak, że są po kolei, czyli nie pamiętam kolejności, ale powiem wam, jak to działa. Na przykład o godzinie 15 nabożeństwo mają katolicy. Katolickie łacińskie nabożeństwo jest to stare nabożeństwo średniowieczne, które jest tak samo sprawowane dzisiaj. Jest to procesja wokół całej bazyliki w najważniejszych różnych miejscach. Prowadzą ją franciszkanie, śpiewają po łacinie oczywiście chorał gregoriański. I to jest pierwsza procesja, która się tam odbywa. Warto pójść oczywiście. I na przykład jeżeli katolicka procesja byłaby o 15, to ormiańska zaczynałaby się o 15.30 na przykład, tak? Więc pół godziny później mamy kolejną procesję lub kolejne nabożeństwo. I dalej mamy na przykład o 16 nabożeństwo syryjskie, o 16.30 nabożeństwo bizantyjskie i tak dalej. Idąc tam o odpowiedniej godzinie, możemy zapoznać się z tradycją liturgiczną wszystkich rytów tradycyjnych. Te ryty oczywiście, które tam są, to są ryty niekatolickie, natomiast posłuchać śpiewów można. I trzeba pamiętać, że te ryty, które tam są, występują też w kościele katolickim, w różnych katolickich kościołach wschodnich. Dlatego warto się z nimi zapoznać, bo mamy tam je wszystkie w jednym miejscu. Dlatego polecam wam tam iść takim popołudniem koło godziny 15, gdzie te nabożeństwa się zaczynają. Więc wszystkie kaplice tak naprawdę tradycyjne, jakby tych kościołów przedchalcedońskich i kościołów prawosławnych tam znajdziecie. I tradycyjnie budowane zgodnie z tym, jak tradycja liturgiczna w danym obszarze się rozwijała. Tak więc bardzo warto to zobaczyć. Naprawdę warto to zobaczyć. Idąc dalej. Mamy oczywiście kaplicę łacińską. Dużą. Tam, gdzie można sprawować mszę świętą normalnie dla wiernych. I sprawują ją tam franciszkanie. Niestety nie ma mszy tradycyjnej. I to jest przykre. Natomiast oni sprawują chyba nową mszę po łacinie. Wiadomo, nowa msza po łacinie to dalej jest nowa msza i tutaj nie będę tego komentował w tym filmie. Natomiast jest też kaplica prawosławna z ikonostasem. Ja akurat trafiłem, że był tam prawosławny patriarcha Jerozolimy i widziałem go też. Najważniejsze miejsce całej bazyliki to oczywiście jest grób Chrystusa. Grób Chrystusa, który teraz widzicie na zdjęcie jego, jak jest obudowany. Wewnątrz można wejść tylko na chwilę, bo tak naprawdę tam jest zawsze... Najczęściej, nie zawsze, ale najczęściej jest duża kolejka. Wpuszczają na chwilę, nie wolno wewnątrz robić zdjęć. Wchodzimy na chwilę, żeby tam przyklęknąć, oddać pokłon miejscu, w którym Pan Jezus został złożony i zmartwychwstał, czyli najważniejszemu miejscu naszej wiary. I uważam, że to jest miejsce, do którego lepiej wejść, wyciszyć się, pomodlić się na przykład w myślach, albo też adorować to miejsce ciszą, tak? To jest najważniejsze miejsce, do jakiego możemy wejść. To jest miejsce, dzięki któremu my możemy pójść do nieba. Gdyby nie zmartwychwstanie Chrystusa, do nieba byśmy pójść nie mogli. Więc to jest miejsce, dzięki któremu wszystko, co dobre, może nas spotkać. Dlatego warto tam pójść w skupieniu, nie zajmować się wtedy robieniem zdjęć,
nie zajmować się wtedy, nie wiem, próbą utrwalenia tego, skupić się duchowo na tym miejscu. I to tak z ciekawostek jeszcze przed wejściem do samego grobu pańskiego mamy ustawione świece. Jest ich 7 i każdy kościół, ten powiedzmy katolicki i niekatolickie wschodnie, ma tam zapaloną jedną świecę. Tych kościołów jest 6, ale co ciekawe, świec jest 7, dlatego że prawosławni stwierdzili, że są jedynym prawdziwym kościołem i postawią sobie 2 świece. Także tak to wygląda. No, można się śmiać, można się nie śmiać, ale no tak to działa. Tak. I tak, jak mówiłem, część tych atrakcji, które tam mamy, atrakcji, to jest też złe słowo, część tych ważnych miejsc, które tam możemy zobaczyć, należą do kościoła katolickiego, część do kościoła armeńskiego, część do etiopskiego, część do syryjskiego, a część do kościoła prawosławnego, tak? No i katolickiego, nie wiem, czy wymienią katolickie, ale to oczywiste, że część do katolickiego też. I o odpowiedniej godzinie, wydaje mi się, że to jest godzina 17, bazylika się zamyka i jest ona otwarta, zamknięta aż do wschodu słońca następnego dnia. Nie można z niej wyjść. W momencie, kiedy w niej zostajemy, musimy zgłosić, że w niej zostajemy i wtedy siedzimy tam aż do rana. Zostają tam najczęściej mnisi. Katolicy i niekatolicy, tak? Możemy z nimi tam zostać i modlić się na przykład całą noc, spędzić tam noc, tylko musimy to zgłosić i musimy mieć świadomość, że na pewno nie wyjdziemy stamtąd przed wschodem słońca. Dlaczego? Dlatego, że nie powiem kiedy, jakiś czas temu, był konflikt między katolikami a prawosławnymi o to, kto ma mieć klucze do Bazyliki Grobu Pańskiego. Katolicy, my oczywiście katolicy twierdzili, że katolicy, prawosławni twierdzili, że prawosławni. Jakby nie ma tutaj zdziwienia w tym temacie. Więc ostatecznie klucze wzięli muzułmanie. I jedna rodzina muzułmańska trzyma te klucze cały czas. I oni otwierają bazylikę rano i zamykają ją o godzinie 17. I w międzyczasie wyjść nie możemy. Także tutaj jakby schizma z kościołem prawosławnym potęgowała konflikt, który potem narastał do tego stopnia, że to muzułmanie trzymają klucze do najważniejszej świątyni chrześcijańskiej na świecie, nie chrześcijanie. Niestety. Także polecam też modlić się o powrót prawosławnych do kościoła, do jedności z papieżem, bo jest to bardzo ważne też w kontekście jakby chrześcijańskiego świata, żeby jedność była przywrócona. Oczywiście wiemy, że prawda jest w Kościele katolickim, natomiast pamiętajmy, że chcemy też, żeby wszyscy do tego Kościoła katolickiego należeli. Tym prawosławni, którzy nie są tak daleko idącymi heretykami jak protestanci oczywiście, tak? No to jest też temat na inny odcinek o prawosławie, także tutaj nie o tym. Także to jest tyle, co chciałem Wam opowiedzieć o Bazylice Grobu Pańskiego. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem i że było to w miarę ciekawe. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie w komentarzu informację, ciekawostka z Ziemi, no, napiszcie w komentarzu ciekawostki z Ziemi Świętej. O, może tak zrobimy. Wtedy będę wiedział, że podoba Wam się ten temat. Napiszcie też, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, co myślicie o tej serii. I pamiętajcie, że mamy cel na Patronite 4000 zł, jeżeli go osiągniemy, to wyruszymy do Ziemi Świętej z moją małżonką, pokażemy Wam te wszystkie miejsca, opiszemy je dokładniej i będziecie mogli zobaczyć dokładnie, jak to jest, a plus jest dodatkowo taki, że to będzie pierwszy taki przewodnik na polskim internecie i będzie zrobiony przez tradycyjnych katolików, więc jeżeli ktokolwiek będzie chciał wyszukać takiego przewodnika, znajdzie przewodnik nasz i dowie się z jego tradycyjnych treści, być może zostanie na naszym kanale, być może w perspektywie dłuższej przejdzie do tradycji. Także myślę, że byłoby to pozytywne i z pożytkiem. Także zachęcam do wspierania naszej działalności poprzez portal Patronite, do którego link macie w opisie filmu. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam Was do następnego odcinka. Czołem!